Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Daemonica. W poprzednim odcinku szukaliśmy dokumentów oraz Harela, no i tworzyliśmy eliksir oka Azraima. Chyba tak to się zwie. Okej. Mieliśmy ostatnio pójść do klasztoru, no to w takim razie idziemy. Do tego klasztoru. O, proszę bardzo, mamy zioła. Tego zioła mam już pod dostatkiem. O, proszę. Ciekawa sytuacja. No cóż. Idziemy w tą stronę. Może tutaj znajdziemy jakieś zioła. O, mamy zardzewiałą furtkę klasztoru. Jakiś mnich nam dał klucz. Kliknij, aby wybrać przedmiot i zamknąć ekwipunek. Tutaj nie mogę, szkoda. No to w takim razie muszę pójść w inną stronę. O, dokładnie o to mi chodziło. Teraz wezmę klucz. O. Brama się otwarła. Czy coś tutaj znajdziemy? O, mamy tutaj mnichów. Benedykt i Michael Opat. Porozmawiajmy z nim. Witaj w naszej skromnej społeczności, panie Fairpoint. Dziękuję, że znalazłeś czas na odwiedziny w klasztorze. Słyszałem, że próbujesz pomóc innym, a to w dzisiejszych czasach rzadko spotykana cecha. Może nam też mógłbyś pomóc? Nie dałem ci tego klucza bez powodu. Wiem, że zostałeś wybrany, aby udzielić nam pomocy. A teraz widzę, że się co do ciebie nie pomyliłem. Jarzmo naszych smutnych czasów szczególnie poważnie dotknęło jednego z naszych braci, który grozi, że odbierze sobie życie. Z tego co wiem, jest teraz gdzieś w okolicach domu grabarza i przygotowuje się do skoku ze skały. Mógłbyś go odwieźć od tego planu? Myślę, że uda ci się na niego wpłynąć. Którą opcję by tutaj wybrać? Ja? A dlaczegoż to właśnie ja? Nawet go nie znam. Właśnie dlatego, że się nie znacie. Powinienem ci chyba wyjaśnić, że my, to znaczy ja i pozostali bracia, posprzeczaliśmy się z bratem Tomasem. Dlatego teraz nie jest do żadnego z nas dobrze nastawiony. Ale pomimo to nie mogę pozwolić, żeby popełnił tak okropny grzech. Nie mogę spokojnie patrzeć, jak zaprzedaje własną duszę diabłu. Okej. W takim razie zgoda. Spróbuję z nim porozmawiać. Dziękuję. Będziemy się modlić za was obu. Okej. Zobaczmy może dziennik. Notatki. Aha, on chce się zabić. Okej. Chce się rzucić ze skały. Okej. No to w takim razie idziemy tutaj.
O proszę, mamy go. To oni ciebie po mnie wysłali, prawda? Stój! Nie próbuj mnie powstrzymywać, już podjąłem decyzję. Chłopie, przecież ty masz, nie wiem... Dobre życie. Samobójstwo to wielki grzech. Dla mnie to najmniejszy z grzechów. Nic nie wiesz. Od jak dawna jesteś w miasteczku? Od miesiąca? Od tygodnia? Nigdy o tobie nie słyszałem, obcy przybyszu. Nie zrozumiesz, co się tu dzieje. Jesteśmy przeklęci. Nawet jeśli sami go nie zgubiliśmy, tylko nasi przodkowie. Ale to nie umniejsza naszej winy. Zawiedliśmy. Co zostało zgubione? Co ty wygadujesz? Zostaw mnie w spokoju. Nic do mnie nie mów. Boże, wybacz, że cię zawiodłem. Nic to nie zdziałało, niestety. Misja została ukończona. Gdzieś spadł poza mapę. On chyba gdzieś tutaj wylądował. Tak mi się wydaje. Muszę wejść do tego terytorium. Okej, spytajmy się może burmistrza, czy nam na to pozwoli. Boję się nawet pytać, jak ci idzie śledztwo. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Próbuję złapać mordercę. A to mi nowość, Fairpoint. Mam nadzieję, że to nie zajmie ci zbyt dużo czasu i że poinformujesz mnie, gdy coś się wydarzy. Winowajcę trzeba złapać żywcem i dobrze osądzić. Tym razem nie możemy pozwolić, żeby sprawa wyszła na jaw, rozumiesz? I tak go powiesimy, ale tym razem zgodnie z zasadami. A właśnie, ciało Duncombe'a zniknęło. Wiesz coś o tym? Strażnik po prostu zasnął, a w tym czasie ktoś wykradł zwłoki. Według mnie to ten drań Kowal je zabrał, żeby pogrzebać Duncombe'a. Ale nie będę już reagował, inaczej znowu miałbym z nim przeprawę. Dzięki temu ludzie zobaczą, że stać mnie na wielkoduszność. A tak między nami, ten śpiący strażnik to na pewno twoja sprawka. Moja? Nie rozumiem. Nie rozumiesz? Zaniosłeś mu picie? To był dopiero pomysł. Doskonale wiem, co się stało. Najpierw się napił, później pomyślał, czemu by tu nie usiąść. A jak już siedział, nie wiem, czy to już było. Czemu by się tu nie położyć. Krótko mówiąc, stanowczo zabraniam ci zakłócać spokój strażników. Sam widzisz, do czego prowadzą takie małe występki przeciwko dyscyplinie. Spytajmy się o to drugie. Muszę na moment opuścić miasteczko. Nie, żebym tak bardzo za tobą tęsknił, panie Fairpoint, ale mogę spytać o powód tej prośby? Mam nadzieję, że nie chcesz uciec, kiedy jeszcze nie ukończyłeś swojej pracy. Szukam Harela, a on opuścił miasteczko. Chyba żartujesz. Przed bramą miasteczka grasuje banda zbójców, a ty postanawiasz narazić nas wszystkich z powodu tego starego durnia? Po pierwsze, wątpię, że udało mu się wyjść poza Kayvorn, a nawet gdyby tak się stało, to nie mam zamiaru z jego powodu narażać nas na niebezpieczeństwo. Wybacz więc, ale nie zezwalam ci na opuszczenie miasteczka. O ty chuju. Ty śmieciu. Ja ci kurwa dam zaraz, że nie opuszczę miasta. Ty gruba spierdolino. Zapomniałem powiadomić o tym opatowi, że nikt zginął. I co? Rozmawiałeś z nim? Tak, ale nie dał mi żadnych szans, żeby go odwieźć od samobójstwa. Biedny brat Thomas. Niech Bóg zlituje się nad jego duszą, ale i tak ci dziękuję. Wiem, że próbowałeś pomóc i na pewno ci tego nie zapomnę. Furta naszego klasztoru zawsze będzie dla ciebie otwarta, co jest niebywałym przywilejem. Niech Bóg cię błogosławi i da ci siłę do walki ze złem. Może dopiero teraz mogę spytać się burmistrza, czy mogę wejść na te terytorium. A może się wypytajmy tego opata o więcej szczegółów? Witaj, panie Fairpoint. W czym pokorni słudzy Boży? Chciałbym cię zapytać o tę zamordowaną dziewczynę. O Eleanor, tak?
Słyszeliśmy tutaj, co się stało. Podobno ten zarozumiały młodzieniec znalazł ją przy moście pod naszym klasztorem. Chyba należy ci się pewne wyjaśnienie. Nie mam wątpliwości, że w miasteczku są tacy, którzy chcieliby nas oczernić w twoich oczach. To prawda, żyjemy w odosobnieniu. Ale pokaż mi kogoś, kto w dzisiejszych czasach tego nie robi. Nie tak dawno nawiedziła nas czarna śmierć. W ciągu jednego tygodnia zmarło 2/3 braci. Jedną z ofiar był mój poprzednik. Nawet ci, którym udało się przeżyć, jeszcze nie doszli do siebie. Nie wiem, dlaczego Bóg nas tak karze. Może to próba, którą musimy przejść. Ale proszę, nie łącz nas z wydarzeniami, które rozgrywają się poza klasztorem. Te sprawy nas nie interesują. Okej, nie ma sprawy. Słyszałem, że szpiegujecie w miasteczku. Szpiegujemy? Cóż, chyba jestem ci winien prawdę. Sługa Boży nie powinien uciekać się do kłamstwa, nawet jeśli ma czyste zamiary. Od samego początku w naszym klasztorze przechowywany był niezwykle cenny kamień, posiadający wielką moc. Choć to dziwne, nie znaleźliśmy na ten temat w naszej historii żadnych zapisów, więc możemy jedynie domyślać się, o co chodzi. Najprawdopodobniej to fragment skały, z której Chrystus powstał z martwych. Kamień ten przez setki lat leżał dobrze ukryty pod posadzką kaplicy. Kiedy klasztor opanowała zaraza, a ja zostałem nowym opatem, przyszło mi do głowy, że z jego pomocą mógłbym wypędzić zło, więc kazałem otworzyć wejście do krypty z kamieniem. Była pusta. To o tym mówił, zanim skoczył. Brat Thomas? Tak, spodziewałem się, że może o tym mówić. Wygląda na to, że ponieśliśmy porażkę, panie Fairpoint. Najwyraźniej za zniknięcie kamienia odpowiada ktoś z naszego zakonu. Może doszło do tego 50 lat temu, a może 500, ale to teraz nie ma znaczenia. Cień niechlubnych wydarzeń pada także na nas. Jesteś pewien, że kamień w ogóle tu był? Słyszałem twoje pytanie, panie Fairpoint, i nie sądzę, że powinieneś je powtarzać. Okej. Z domu doktora właśnie wykradziono bardzo ważne dokumenty. A my właśnie teraz szukamy różnych dokumentów dotyczących historii Cavern. Jeśli spojrzysz na to w ten sposób, to rzeczywiście jesteśmy podejrzani. Ale mogę cię zapewnić, panie Fairpoint, że wszystkie dokumenty, które posiadał doktor, regularnie od niego wypożyczaliśmy, a potem zwracaliśmy je w idealnym stanie. Jego materiały opisują wydarzenia ostatnich 10 lat i są dla nas bez wartości. Dlaczego mielibyśmy je kraść? Kto by wyważał otwarte drzwi? Wszystko, co zgromadził doktor, otrzymywaliśmy od razu, gdy tylko o to poprosiliśmy. Może były też inne, bardziej interesujące dokumenty. Chcesz powiedzieć, że doktor posiadał jakieś ważne dokumenty? Ale dlaczego ich nam nie pokazał? Po co miałby je ukrywać? Nie, panie Fairpoint. Wydaje mi się, że przeceniasz doktora Bakera. Z tego co wiem, posiadał tylko te dokumenty, nad którymi pracował, mieszkając w Cavern. Doskonale wiemy, że nie ma i nie było żadnych innych, więc Baker niczego takiego nie może posiadać. Cóż, gdyby było inaczej, z pewnością byśmy się tym zainteresowali, ale z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu po prostu nie zachowały się żadne materiały z odległej przeszłości miasteczka. A jeśli ktoś ukradł kronikę doktora, to niewielka strata. Sam ją czytałem. Nie zawierała niczego interesującego. Okej, trzecie pytanie. Przykro mi, że nie byłem w stanie zapobiec samobójstwu brata Thomasa. Nie kłopocz się. Próbowałeś, ale Bóg chciał inaczej. Tym niemniej, rzeczywiście mógłbyś nam pomóc w inny sposób. Tylko nie wiem, czy mogę prosić cię o kolejną przysługę. No jasne, że tak. Cóż, czemu nie? A o co chodzi? Nie możemy tak po prostu pozwolić, żeby jego ciało zostało u stóp skały na łasce dzikich zwierząt. W końcu brat Thomas był dobrym chrześcijaninem. Mógłbyś się tam udać i pochować jego zwłoki, albo nawet sprowadzić je tutaj? Wychodzenie poza klasztor jest dla nas zbyt niebezpieczne, a nikt z nas nie ma na tyle siły, aby się tym zająć. Okej. Nie wiem, czy burmistrz pozwoli mi wyjść poza miasteczko. Ależ pozwoli, uwierz mi, pozwoli. To jedyne miejsce, gdzie wciąż mamy jakieś wpływy. Powiem strażnikom, że możesz przynieść do miasteczka ciało brata Thomasa i że mają ci nie utrudniać powrotu. Zgoda. Zajmę się tym.
Okej. No to teraz mogę pójść do burmistrza. Okej. Metoda z... Boję się nawet pytać, jak ci idzie śledztwo. Mnichami powinna zadziałać. Nie, żebym tak bardzo za tobą tęsknił, panie Fairpoint, ale mogę... Szukam Harela i ciała mnicha z klasztoru. No właśnie. A, chodzi ci o tego mnicha, który w obłędzie rzucił się ze skały. Opat mi o tym mówił. Dlaczego muszę wyświadczać tym benedyktynom przysługę? Ale najmniej mi teraz potrzeba zatargów z kościołem. Zatem zgoda. Idź i go poszukaj. Nie wiem, czy ci się uda, ale przynajmniej nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie zrobiłem wszystkiego, co w mojej mocy. A o starym Harelu zapomnij. Bóg jeden wie, co się z nim stało. Dam znać strażnikowi przy bramie, że może cię wypuścić, ale mam nadzieję, że przynajmniej postarasz się nie sprowadzać na nas niebezpieczeństwa. Okej. No to w takim razie pójdziemy sobie do... do terenu, które jest w tej chwili zablokowane. Czyli gdzieś tu muszę iść. Dobrze, dobrze. Przynajmniej pozbieram tam parę ziół. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego brama to jest takie, no sami wiecie, zbugowane. Nie wiem, czy od kraka to zależy, czy... Wygląda na to, że mogę cię już przepuścić przez bramę. Ale muszę powiedzieć, że wcale mi się to nie podoba. Nawet jeśli burmistrzowi się wydaje, że to niezbędne. Od tej pory wystarczy, że mnie zawołasz, a będziesz mógł wejść lub wyjść z miasteczka. Okej, zajebiście. Dziękuję. Okej, zanim wyjdę z miasteczka, zrobiłem sobie dwa eliksiry uzdrawiające, które pomogą mi uleczyć kilka punktów życia, na wszelki wypadek. Okej. Czy teraz mogę wyjść? No właśnie. Zbierzmy na wszelki wypadek zioła. O, mamy już pierwsze, wodosen. Te eliksiry nazywają się... Eliksir dotyku Snei. One są mocniejsze niż eliksir oddechu Sinei, bo są dwa różne. O, proszę. A, kogo my tu mamy? Mieszkasz w Kejworn? No dobra, przejdźmy od razu do rzeczy. Dawaj wszystko, co masz. Widzę, że nosisz niezłe buty. Też je zabiorę. Masz coś przeciwko? Szukam martwego mnicha. Gdzie on jest? Ogłuchłeś czy co? No dawaj wszystko, co masz. A jeśli chcesz wiedzieć, co się stało z tym mlekożłopem, to przywiązałem go do kamienia i wrzuciłem do stawłota. Nie żebym mu chciał wyprawić pogrzeb. Ale rozkładający się trup, orzut kamieniem od obozu, jest ostatnią rzeczą, jakiej nam trzeba. Jeśli chcesz go okraść, przyjacielu, to przyjmij do wiadomości, że biedak nic przy sobie nie miał. Jedynie mnisi habit, ale ten wziąłem dla siebie. Dość tej gadaniny, oddawaj swoje rzeczy! Nigdy w życiu. Sam je sobie weź. No i walczymy z tym banciorem. Dobrze. Dobrze, nice.
go zabije? Dobrze. Jeszcze kilka ciosów. Bronimy się spacją, klikamy lewy przycisk myszy, żeby go bić. Jakby ktoś nie wiedział. Nice, pięknie, zabity. Martwy bandyta. Nie mogę już zabrać ze sobą nic innego. No to co, no to muszę się uzdrowić. Okej. Teraz mogę coś wziąć. Habit brata Tomasa, czemu go zabrał? Mamy habit jego. Okej. Zasejwujmy na wszelki wypadek. To zapisz. Okej. Mamy łzę kamienną. Mamy ziele krwawnikowe. Czy coś mogę jeszcze tutaj znaleźć? Jeśli nie, to będzie źle. Aha, nie odkryłem tutaj tego miejsca. Czyżby to była kopalnia? O, mamy kolejne zioło. Nic więcej nie znajdziemy tutaj? Słabo. No cóż. Muszę iść w stronę kopalni. Okej. Ale zanim pójdziemy do kopalni, zapraszam was na kolejny odcinek. Dziękuję wam za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Do następnego odcinka, na razie i cześć. Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.